Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Upadek, wypadek i przypadek. To są wątki, elementy, które pojawią się w tym odcinku. Przypadek sprawił, że okazało się, że część akcji debiutu książkowego Agnieszki Gracy rozgrywa się w dzielnicy Krakowa, w której od lat mieszkam. Ale nie o lokalność tu idzie, to tylko tło. Clue powieści Czarny Poniedziałek jest zupełnie gdzie indziej i tam też jest jej siła. Tematem książki jest nie tylko ten strajk kobiet, ale w ogóle sytuacja kobiet, które no oprócz jakiegoś takiego życia, dążenia do kariery, mają swoje pragnienia zostania matką i bardzo perfidnie z niektórymi los się obchodzi. Także tutaj też chciałam pokazać przeróżne głosy, nie tylko tych kobiet, które domagają się prawa do legalnej aborcji, tylko też inne, które właśnie z kolei mają problem zupełnie inny. Problemów ważnych, głosów wiele, spraw poważnych, o których opowiada Czarny Poniedziałek, nie unikniemy, nie chcemy nawet unikać. A opowie nam o tym Agnieszka Graca podczas spaceru, na który zapraszam w kolejnym 170. odcinku Alfabetu Wojtusika, podcastu, który powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. Zastanawiałem się, jak to się stało, że do tej pory się nie spotkaliśmy. Teraz myślę, że nie ma przypadku i że to nie wypadek przy pracy z mojej strony, ale że tak po prostu miało być. Agnieszkę Gracę śledziłem od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych, kiedy otrzymała nominację do Nagrody Wielkiego Kalibru, dodałem jej książkę do listy do przeczytania, do przesłuchania. Autorka do tej pory pisała opowiadania. Czarny Poniedziałek to jej powieściowy debiut i jako debiutantce udało jej się zgarnąć najważniejszą nagrodę kryminalną w kraju, czyli Nagrodę Wielkiego Kalibru. Szacun, dodam, szacun na dzielni. Na dzielni zaproponowałem Agnieszce rozmowę o książce, spacer śladami sprawy, którą zajmują się w powieści Iga i Igor. Kiedyś policjanci, teraz prywatni detektywi. Główni bohaterowie Czarnego Poniedziałku. Agnieszka Graca się na to spotkanie zgodziła, a potem się okazało, że w Krakowie przez długi czas sąsiadami byliśmy. W jak wywiad. Tutaj chodziłam na pocztę. Mam bardzo niemiłe wspomnienia z Pocztą Polską. Nie będziemy mówili dokładnego adresu, ale jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, a w tym barze, który tu jest na rogu Mlecznym, który pojawia się w twojej powieści, bo zakładam, że to ten bar, to byłaś? Byłam. Co prawda niczego nie jadłam, ale sprawdzałam skrupulatnie ceny, żeby nie opisać jakichś dziwnych, zaniżonych albo zawyżonych. Tu jesteśmy w takim miejscu, które no, jest bardzo symboliczne dla rejonu Krakowa, w którym jesteśmy, bo tu mamy taki dwupiętrowy budynek, klasyczny perelowski, gdzie mieści się wszystko, czyli na przykład rzemieślnik, dom kultury, biblioteka mogła się mieścić i też to opisujesz w swojej powieści. Tak, rzeczywiście. Czarny Poniedziałek zaczyna się w ogóle od takiej sceny, w której detektywi oglądają miejsce zdarzenia, miejsce, w którym zmarła ofiara. To jest właśnie takie krakowskie osiedle, nie wiem, możemy już powiedzieć jakie, osiedle Ugorek. Albo kilka bloków przy osiedlu Ugorek, jeżeli już chcemy być bardzo dokładni. I rzeczywiście, no to jest taki typowy PRL, czyli no, bloki z tamtej epoki, lokale usługowe, właśnie jakieś magle, krawiec, ta Poczta Polska. Ale oprócz tego, jak to bywa w tej naszej Polsce, która nie jest do końca architektonicznie i urbanistycznie zadbana, no powciskane są właśnie jeszcze, albo inaczej, najpierw były jakieś wille, a później na tym miejscu zbudowano osiedle, więc to jest taki miszmasz i mamy tutaj właśnie wszystko łącznie z jakąś starą chatką jeszcze chyba z początku wieku XX. Nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale jesteśmy tak, że i rzeczywiście często tutaj tak jak jest, że w barze jest taka kuchnia, prawda? Klasycznie, a my widzimy kuchni, bo tutaj bardzo często te drzwi, które pokazują kuchnię tego baru, są otwarte i chciałem sprawdzić, czy też tak jest. Dzień dobry.
I jeszcze rowery są, tak jest. I samochody tu jeżdżą. Który to blok jest? A właśnie, ale jeszcze wracając do tego zaplecza, no to właśnie tak widzę, że i ty, i ja lubimy zaglądać, podglądać. patrzeć tam, gdzie niekoniecznie ktoś chce, żeby zaglądał. Tak, to jest bardzo fajne i potrzebne do pisania książek. Pytasz, który to blok? I ja ci na to pytanie dokładnie nie odpowiem, dlatego, że ja bardzo lubię umieszczać akcje w miejscach, które z jednej strony są konkretne. Mamy tutaj tych pięć bloków i czytelnik może się domyślić z opisów, który dokładnie to jest, ale też tak nie do końca. Ja po prostu nie chciałam, żeby ktoś, kto mieszka w tym mieszkaniu, gdzie doszło do zbrodni, żeby mu było przykro. Więc po prostu zrobiłam to na zasadzie takiej trochę jak Peron 9¾ czy Grimold Place 12. By teraz się przyznam szczerze, miałem książkę twoją gdzieś tam odłożoną w kolejce do czytania, a potem widziałem, że jest nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru, a potem zgarnęła Nagrodę Wielkiego Kalibru, Anno Domini 2024, a potem zacząłem czytać i słuchać jednocześnie i okazało się w pierwszym rozdziale, że bohaterka, która ginie, jest z mojej parafii. I to nie tak z mojej parafii, że tylko z mojej parafii metrykalnie, w sensie dzielnicy, bo Ugorek to moja dzielnica, w której ja też mieszkam, teraz się Państwu przyznam, w Krakowie, ale że w ogóle wiele elementów, które opisujesz, to są takie elementy, których ja nie muszę sobie wyobrażać, tylko i tak mam po raz pierwszy, wiesz, bo gdybyś napisała, że coś działo się na krakowskim rynku, zresztą jest taki element, który dzieje się w samym centrum Krakowa, on jest bardzo ważny dla tej powieści, o nim jeszcze powiemy, to wiesz, to każdy z nas ma jakieś wyobrażenie krakowskiego rynku, a tutaj to jest jednak bardzo bardzo lokalne. Na ile ty chciałaś, żeby to było, bo to jest teraz modne w ogóle w powieści gatunkowej, żeby robić sobie takie małe przestrzenie kryminalnych historii, żeby to było bardzo, bardzo dokładne i na ile to było dla ciebie łatwe, odwzorowanie tego, na ile trudne? Wiesz co, od początku nie chciałam, żeby ten Kraków był taki pocztówkowy, który znamy właśnie i z widokówek, i z jakichś wycieczek szkolnych, gdzie zawsze się jeździ dokładnie w te same miejsca. Ja chciałam, żeby to był taki Kraków prawdziwy, więc owszem, te takie bardziej znane miejsca się znajdują, ale też starałam się mimo wszystko nakreślić je jakoś w taki nietypowy sposób. Stąd rynek, tak jak wspomniałeś, no on jest pokazany w takim dosyć nietypowym momencie. Nie jest to ten spokojny, piękny rynek, na którym można sobie usiąść w kawiarni, jeżeli się jest turystą, tylko wygląda zupełnie inaczej. On się staje, od razu wyjaśnijmy, areną ważnego spotkania kobiet w ramach czarnego protestu, jednego wtedy z największych tak naprawdę, bo to jest też konkretna data takich protestów w Polsce, no chyba w XXI wieku, jeżeli nie największego. Ja zresztą byłam dokładnie tego dnia, wieczoru, popołudnia na czarnym proteście i w zasadzie te fragmenty, które opisują protest, no to są takie niemalże reporterskie, bo dokładnie to, co jest opisane, ja widziałam, mam z tamtego dnia mnóstwo zdjęć, mnóstwo notatek. I zresztą tak się zdarzyło, że ta moja obecność na czarnym proteście w Krakowie da taki impuls do stworzenia tej książki, bo ja miałam już pomysł na główną postać, detektywkę Igę Bagińską i jej partnera, ale bardzo długo nie mogłam się zdecydować na intrygę kryminalną. I właśnie będąc podczas tego niesamowitego protestu w tym tłumie kobiet walczących o swoje prawa, przyszła mi taka myśl do głowy, że a co by, gdyby umieścić akcję właśnie parę godzin po proteście, a co gdyby kobieta, która uczestniczyła tak jak ja w tym proteście, została parę godzin później znaleziona martwa. I wtedy kliknęło, to już był ten właściwy pomysł na powieść i mnóstwo innych rzeczy fabularnie też się ułożyło. A jeszcze wracając do tego twojego pytania o te miejsca w Krakowie, no to właśnie, nie chciałam, żeby to były tylko te takie bardzo znane miejsca turystyczne, ale właśnie jeszcze jakieś takie osiedla, o których wiedzą i mieszkańcy Krakowa, i mieszkańcy tych dzielnic, a niekoniecznie już właśnie turyści wpadający do Krakowa. To też chyba oddaje takiego wrażenia rzeczywistości powieściom, jeżeli osadzamy książkę w miejscach, które faktycznie istnieją i nie tylko tych takich lukrowanych. Nadałaś mi dodatkowy poziom właściwości dzielnicy, która nazywa się Ugorek. Teraz mogę znajomych oprowadzać i mówić, a tutaj Aga właśnie w jednym z tych bloków fabularnie sprawiła, że no właśnie, że ktoś popełnił samobójstwo, został zamordowany, tego nie wiemy, tego dowiecie się czytając powieść. My teraz idziemy obok tych bloków, spróbujemy znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie usiąść i spokojnie porozmawiać, ale powiedziałaś trochę, jak do ciebie przyszła Iga, ale tak naprawdę ty się wywodzisz z czasu opowiadania, czyli opowiadania formy krótkiej i od tego tak naprawdę zaczynałaś, bo powieść, która otrzymała Nagrodę Wielkiego Kalibru, to twój literacki pełnometrażowy debiut. Tak.
Tak. Wcześniej były opowiadania, które też zresztą wygrywały w przeróżnych konkursach. No to nie ukrywam, że to było też niesamowicie motywujące, bo zaczynając nigdy się nie ma pewności, czy to się do czegoś faktycznie nadaje, czy to tylko ja uważam, że to jest dobrze napisane, a może się okaże, że nie. No a te wszystkie właśnie jakieś wygrane w konkursach też jednak udowadniały, że jestem na dobrej ścieżce. Tylko z tym się też wiąże coś takiego, że wiesz, mnie się wydawało, że ja zacznę pisać opowiadania, bo to będzie prostsze. No, bo taka krótka forma, szybciej się z tym uporam. Poćwiczę sobie na opowiadaniach, a później napiszę książkę. Albo będę pracowała nad książką, pisząc opowiadania i ćwicząc pisanie. No, a później się okazało, że wcale nie tak łatwo jest napisać opowiadanie, bo no, to jednak są inne zasady. To jest sama taka jakaś esencja opowieści i nie ma tam miejsca na żadne zbędne słowo, zbędny wątek. Także dla mnie to była bardzo dobra szkoła pisania, bo właśnie zaczynając z taką nadzieją, że będzie prościej, przećwiczyłam coś, co później mi się bardzo przydało też w powieści. Iga, detektywka, twoja główna heroina opowieści, ona mnie zachwyciła przede wszystkim takim bardzo niestandardowym sposobem, w który ja towarzyszyłem jej. W końcu czuję, że towarzyszę kobiecie, to znaczy czytając. To nie jest postać, która jest jakaś uniwersalna, tylko ja wiem, że to jest kobieta. To jest kobieta, która staje przed, i tu chyba zbyt wiele nie zdradzę, przed takim no, trudnym momentem dla każdego człowieka, myślę. Pierwszy siwy włos, czujemy, że są te rzeczy, których już nie zrobimy. Zmiana pracy, to jest kobieta, która, o której czytamy, czego znowu z kolei nigdy nie doświadczy, że ma okres. I jakby też wiemy, że to jest coś, co też działa w człowieku i jest bardzo dużym, delikatnie mówiąc, dyskomfortem. To jest kobieta, która jest w taki sposób opisana, że ona też zapachowo, gdzieś mentalnie. No jest to bardzo, wreszcie czytam w kryminale kobiecą postać. To się cieszę, miałam nadzieję, że wyjdzie faktycznie kobieta detektywka, a nie kobieta w stroju, w uniformie detektywa. Powiem coś, co jest obrzydliwego, tak, i taki Harry Hule w spódnicy, tak? Tak, ulubiony zwrot pisarzy. To chyba wszystko jakoś się tak kumulowało gdzieś. Ja w ogóle miałam bardzo mocno przemyślaną tę książkę i ona w ogóle już w momencie, kiedy właśnie zdecydowałam, że ten strajk kobiet będzie takim zapalnikiem dla całej akcji, to już wtedy czułam, że ona w dużej mierze będzie o kobietach. I wiedziałam też, że chcę mieć główną bohaterkę kobietę i to nie taką, która właśnie porzuci całą tą swoją kobiecość i na siłę będzie próbowała działać jako mężczyzna w tym świecie, który do niedawna był zdominowany przez mężczyzn. Teraz bardzo dużo w ogóle powstaje i książek, i filmów o kobietach, które w końcu tupnęły nogą i nie chcą już jakoś zmieniać swojej płci i wszystkich wynikających z tego konsekwencji. Także właśnie no, cieszę się, że to doceniłeś. No i dla mnie to było bardzo ważne. Poza tym też chciałam, żeby to nie był kolejny bohater mężczyzna z obowiązkowym nałogiem i z jakąś dziwną pasją. Nie, chciałam, żeby to była właśnie taka zwykła kobieta, żeby też pokazać ją w tej codzienności, te wszystkie rzeczy, o których wspomniałeś. Żeby to nie było życie jakieś ani bardzo udziwnione, ale też nie jakieś takie przedziwne i na siłę oryginalne. No i rzeczywiście tam pojawiają się nawet te fizyczne aspekty bycia kobietą. Ten jej okres jest troszkę też odpowiedzią na obowiązkowe sceny w toalecie w filmach, gdzie bohaterem jest mężczyzna. To tak uprzedzając może niektóre pytania, bo mnóstwo osób się pytało, czy to jest konieczne, a czy konieczne są właśnie te wszystkie sceny z moczem w męskich toaletach, no to już nie do mnie pytanie. To właśnie jedna z tych cech kobiecości, a jest ich tam cały wachlarz. To też jest kobieta, która nie jest neutralna politycznie i światopoglądowo i to też jest ważne, choć w kontakcie z osobami, które przesłuchuje, czy też z którymi się spotyka, ona jako detektywka trochę musi pozostać neutralna, bo jakby rozumiem, nadrzędnym zadaniem jest rozwiązanie zagadki i doprowadzenie śledztwa do końca. I to też czasami sprawia jej problemy. Ona ma takie poglądy jak ja. To akurat jest chyba jedyna rzecz, która jest podobna między nami, albo wręcz ta sama. No ale tak jak ja, nie zawsze mogę wyrazić swoje poglądy, bo jeżeli się znajdę na jakimś
przyjęciu, gdzie jest ktoś, kto te poglądy ma dużo inne, no to bardzo nie chcemy też zaszkodzić na przykład gospodarzom takiej imprezy i zacząć się nagle kłócić, bo to są takie rzeczy, o których bardzo trudno w spokojny sposób rozmawiać w Polsce. To, co powiedziałeś, no oczywiście, jeżeli jest prowadzone śledztwo, no to trzeba też być bardziej słuchaczem niż krzykaczem, także ona te poglądy oczywiście zostawia dla swojego życia prywatnego. Czasami coś jej się wymsknie, no ale to też trudno, jeżeli słyszymy jakieś przedziwne opinie i niesprawiedliwe komentarze na temat tej naszej rzeczywistości, która no, przez ostatnich 8 lat była wyjątkowo paskudna i momentami wręcz absurdalna. Po wyborach jesiennych coś się zmieniło, ale jak widać mało. I to pewnie jeszcze będzie trwało i tak się gotowało. Te poglądy polityczne i takie jakieś światopoglądowe mamy rzeczywiście wspólne. Ty się nie bałaś tego, że, bo to też mnie intrygowało w głowie, kiedy czytałem twoją powieść, bo ona jest osadzona w tym klimacie 2016 roku. Bardzo ważną datą jest 3 października tegoż roku. Jest oczywiście czarny protest, jest czarny poniedziałek. Dużo tych odniesień w ogóle politycznych się znajduje, że ta książka się trochę jak smog zdezaktualizuje. Smog w kontekście krakowskim rzeczywiście, kiedy piszesz, bo to też jest ważne, to ten smog wdziera się nam przez karty książki tak naprawdę do nas. Jeszcze ta jesienna aura z tym związana, bo ten smog po prostu częściej, te normy są wtedy przekraczane, były przekraczane w Krakowie. Teraz mam wrażenie, że akurat z tym trochę lepiej sobie radzimy, ale to jest taki zapis z czasu sprzed lat. Nie bałaś się, że sama formuła tej opowieści się zdezaktualizuje? No bo tak się stało, że trochę nam się ta rzeczywistość odkręciła. Rzeczywiście pojawiały się takie myśli, natomiast zaraz później gdzieś tam w głowie były obrazy tych wszystkich krajów, gdzie no, wciąż są podobne kłopoty. I chyba też miałam jakieś takie niemiłe przeczucie, że w Polsce może to jednak troszkę długo potrwać, a nawet jeżeli sytuacja polityczna jakoś drastycznie się zmieni, no to niestety to też nie są, jak widać zresztą, tak łatwe decyzje, że mogłoby się to wszystko zmienić nagle. Także no wciąż jeszcze ta sytuacja w Polsce jest taka bardzo, bardzo niepewna, bardzo trudna. Wciąż mamy jakichś takich ludzi, którzy strasznie się upierają, żeby uprzykrzać innym to życie i dopóki tak jest, no to ten problem jest aktualny, ale nawet podkreślam, no nawet jeżeli zniknie w pewnym momencie w Polsce, no to gdzieś w innych krajach wciąż będzie aktualny, więc tak do końca on niestety nie przestanie być aktualny. Wolałabym, żeby tak było, ale niestety tak nie jest. Ale też nie jest różowo w twojej książce i nie jest, powiedziałbym, zero-jedynkowo, bo wydawać by się mogło, że skoro mamy taką bohaterkę i ona ma takie poglądy, jakie ma, i jest czarny protest, jest strajk kobiet, to, że będzie siostrzeństwo. Natomiast Iga w relacjach z innymi kobietami no nie doznaje tego siostrzeństwa. To znaczy nawet jeżeli oczywiście są to osoby, które pojawiają się w kręgu jej życia ze względu na śledztwo, to nie jest taka sytuacja, że ja ci tu powiem jak kobieta kobiecie. Nie? Nawet wręcz odwrotnie jest. To znaczy, że te kobiety w twojej książce też coś ukrywają cały czas. Tak. Ona zresztą jest taką raczej samotniczką i to chyba nie chodzi tylko o to, że nie ma dobrego kontaktu z innymi, ale sama potrzebuje dużo takiej izolacji od innych, żeby żyć tak jak chce. Jest wspomniana przyjaciółka Igi, której nie poznajemy, przynajmniej na razie, może w kolejnych częściach, ale też chciałam pokazać, że te relacje czasami bywają, nawet te, które są jakieś bliskie i ważniejsze, że w tym dzisiejszym świecie pełnym pośpiechu no nie zawsze jest miejsce na to, żeby dbać o nie tak bardzo, jakbyśmy chcieli. A poza tym właśnie są te inne kobiety, które są w bardzo różnych sytuacjach i tak jak mówisz, no to siostrzeństwo, nawet jeżeli one do tego dążą, nie zawsze jest możliwe i to z bardzo przeróżnych powodów. Tutaj tematem książki jest nie tylko ten strajk kobiet, ale w ogóle sytuacja kobiet, które no oprócz jakiegoś takiego życia, dążenia do kariery, mają swoje pragnienia zostania matką i
bardzo perfidnie z niektórymi los się obchodzi. Także tutaj też chciałam pokazać przeróżne głosy, nie tylko tych kobiet, które domagają się prawa do legalnej aborcji, tylko też inne, które właśnie z kolei mają problem zupełnie inny. To jest w ogóle chyba książka też o tym, że kobiety, że nie powinny być oceniane za wybory, jakich dokonują, za to, czy nie wiem, lubią taki seks, inny seks, nie lubią seksu, chcą mieć wielu partnerów, chcą mieć partnerki. Tych pytań, które zadajesz nie wprost, a czasami wprost, jest całkiem sporo i stawiasz i konfrontujesz nas, czytelników, z tymi pytaniami, no właśnie w taki sposób, w trybie śledztwa. Bardzo trudno jest być nieocenianym. Chyba wszyscy byśmy tego chcieli, ale w zasadzie w każdej dziedzinie, w każdym skrawku życia, czy to dotyczy takich spraw jak wygląd, czy nasze postawy życiowe, to wciąż jest oceniane. Najpierw jak jesteśmy młodzi, no to wiadomo, no, przez rodziców, którzy jednak w pewien sposób muszą cisnąć w niektóre strony, ale czasami cisną za bardzo. Później jest właśnie szkoła, praca, kolejna praca, krąg znajomych, gdzie właśnie no nie zawsze są takie czyste relacje z taką kompletną akceptacją dla inności drugiego człowieka, tylko właśnie wciąż ocenianie. No i tutaj rzeczywiście też mamy mnóstwo postaci kobiecych, męskich też, ale w tej pierwszej części bardzo chciałam, żeby to były głównie kobiety. I jest to ocenianie. No to jest jakiś taki bardzo przykry element współczesnego życia. Ale wiesz, on też zaczyna się, i to jest intrygujące, on zaczyna się w tych małych społecznościach, bo oczywiście mówimy o ocenianiu na poziomie miejsca pracy, ocenianiu na poziomie politycznym, ocenianiu na poziomie, że jak mąż jest dyrektorem albo szefem wydziału, albo pracuje na uniwersytecie, no to ma taką nobliwą, prawda, funkcję, a żona generalnie jest po to, żeby go ogarniać i zapewniać, żeby nikt o nim źle nie mówił. I tych wątków jest wiele, ale też pokazujesz takie relacje bliższe ze znajomymi, drzwi w drzwi, i tutaj też jest nie najlepiej. To się wkrada wszędzie. Bardzo byśmy tego nie chcieli, ale rzeczywiście tak jest. Chyba najgorsze jest to, że nawet w związkach, gdzie powinno być więcej miejsca dla tej całej tolerancji i akceptacji wręcz, wciąż jest jakieś to ocenianie, wciąż są jakieś takie etykietki, gdzie no, nawet najbliższym osobom trudno je trochę pozrywać. Ja myślę, że w ogóle mamy z tym problem. Przydałyby się jakieś zajęcia poświęcone empatii i to powinno być właśnie i na poziomie rodziny, ale tutaj też nie każdy o tym wie, nie każdy wie, jak przekazać taką wiedzę, takie umiejętności, bo wielu ludzi musi się tego po prostu nauczyć. Nie każdy ma wrodzoną empatię, przynajmniej na podstawowym poziomie. I tutaj poczekaj, to jest rzecz, która mnie zaskoczyła w twojej powieści, bo okazuje się dość przewrotnie, że najbardziej empatyczną, a w zasadzie jedyną empatyczną postacią w twojej powieści jest Igor. To jest facet, który zaprasza do współpracy, też były policjant, zaprasza do współpracy swoją koleżankę z poprzedniej pracy, czyli z Komendy Wojewódzkiej Policji. To jest przystanek Wieczysta, bardzo blisko miejsca, w którym mieszkam i bardzo blisko stąd. Dlatego też ta powieść jest mi bliska, bo Wieczysta jako przystanek, jak i Komenda Policji też się pojawia w twojej powieści, a do Igora zmierzając i on mnie zaskakiwał wielokrotnie, to znaczy wyczuwając to, co dzieje się z Igą, a jednocześnie nie dopytując, nie dociskając, taka postać towarzysząca. I to w zasadzie jedyna taka postać, bo kiedy spojrzymy, i tutaj będzie już wyrzut, na Łukasza, faceta, nie wiem dlaczego dałaś mu na imię Łukasz, faceta Igi, no to nie ma tej empatii. Jest chęć realizacji siebie. Chęć realizacji i powiedzenie nie, tak będzie albo tak nie będzie. Stąd też nie zdradzę fabularnie, ale od początku czuć to napięcie, bo wiemy, że doszło do jakiejś potężnej kłótni między Igą a Łukaszem, ale dopiero gdzieś tam w dwóch trzecich poznajemy jej powód, książki. No, obdarowałam go imieniem Łukasz, bo się jeszcze wtedy nie znaliśmy. Okej. Wybaczyć. Będzie jakiś fajny Łukasz w takim razie w kolejnych częściach.
Ale wiesz co, teraz ty mnie zaskoczyłeś, bo nawet szczerze mówiąc nie myślałam wprost o Igorze jako o takiej empatycznej postaci. No widzisz, no też nie wszystko wiemy o tych swoich bohaterach, ale tak, na pewno... Wiesz, on zawsze jest na miejscu, w sensie nie wpycha się z butami, nie pyta, Jezu, a co ci się stało? Nie, tylko na przykład mówi, dobra, pójdę po kawę. Albo już nie pamiętam, w którymś momencie jest taka sytuacja, że ona do niego dzwoni i on wyczuwa, że jest potrzebne, żeby on pojawił się. To jak facet nie zbywa jej, bo ma coś ważniejszego, tylko rzuca to, co miał do zrobienia i przyjeżdża do biura. Dużo jest takich elementów, że widać, że o nią dba, ale to nie jest takie dbanie nachalne i roszczeniowe też w drugą stronę, tylko po prostu towarzyszenie. Nie? Cieszę się, że tak go odbierasz. Nie myślałam o nim w aż tak pochlebny sposób, ale rzeczywiście chyba bierze się to stąd, że ja bardzo chciałam, żeby on był takim antidotum na to, co się dzieje właśnie u Igi w domu, czyli z tym okropnym Łukaszem, żeby była też taka postać, jedna z ważniejszych postaci w książce, która no właśnie jest tym oparciem. W Czarnym Poniedziałku mamy takie wrażenie, że główną bohaterką jest jednak Iga, a nie dwójka tych detektywów, bo faktycznie no w tej pierwszej części on stoi tak krok za nią i to się zmieni w kolejnych częściach, ale ponieważ no właśnie ta pierwsza część jest poświęcona kobietom, więc to też był taki celowy zabieg. Bardzo chciałam, żeby to jednak na niej była skupiona uwaga. Aż się boję, co będzie, jeżeli okaże się, że w drugiej części Igor nie jest taki wcale hospitality, jak mi się wydawało. No właśnie, na razie widzieliśmy go w pracy. Jak się okaże, że wróci do domu i też jest takim wrednym typem. A znam takich. To możesz stracić sympatię, ale to nie będziemy na razie wybiegać w przyszłość. Na razie wiemy o nim, że nie za bardzo też mają jakoś ułożone to życie prywatne, więc na razie nie ma komu dokuczać w domu. Ale nie, no, chyba nie zdradzę, chyba nie będzie to jakimś spoilerem, jeżeli powiemy, że no, te cechy jego charakteru nie zmienią się tak drastycznie. Uf. Chociaż faktycznie na razie znamy go głównie z tych relacji z partnerką zawodową. W tej relacji trochę jeszcze w niej pogrzebmy, nawet na poziomie zawodowym, to on jest tym, który ją zaprosił do współpracy, ale jako facet nie pokazuje, że jest samcem alfa, to znaczy on jej oddaje sprawę o zabójstwo, a nie jakąś pierdołę o śledzenie. Sam zajmuje się, umówmy się, jakimiś pierdołami, które przynoszą pieniądze, ale to ona jest wystawiona jakby na strzał, a on jej tylko dostarcza to, o co ona prosi. I on jej nie mówi, to ty idziesz zaparzyć kawę. Rzeczywiście, on potrafi być takim nie tylko partnerem, ale też osobą, która potrafi skorzystać z tego, że partner zawodowy, partnerka zawodowa ma może jakieś większe kompetencje do pracy. On zresztą wprost mówi na początku, że no Iga, ty zawsze przyciągałaś tego typu sprawy. On gdzieś tam podświadomie może wie, że do załatwiania niektórych rozmów, niektórych spraw ona będzie tą bardziej właściwą osobą. No mnie to bardzo się podoba u mężczyzn i tych książkowych, i w rzeczywistości. Jeżeli właśnie to nie są takie osoby dominujące i koniecznie patrzące tylko i wyłącznie na to, żeby siebie samego pokazać w odpowiednim świetle, tylko tacy, którzy potrafią widzieć jakieś dobre cechy swoich współpracowników, partnerów zawodowych i potrafią grać fair. Wiem, że czytasz bardzo dużo opowieści gatunkowych, co zresztą gdzieś tam odpryskami pojawia się także w Czarnym Poniedziałku. I teraz taka seria pytań, jeśli pozwolisz, właśnie dotyczących tego elementu twojego pisania. Bo po pierwsze, odniosłem wrażenie, że jesteś z klubu, przynajmniej przez to, jak piszesz, tych osób, które opowieści gatunkowe, kryminalno-sensacyjne czytają nie po to, żeby poznać opisy brutalnego zabójstwa albo pastwienia się nad kimś, tylko pokazujesz, że sama historia Ewy, bohaterki, która ginie i nie wiemy, czy ona popełniła samobójstwo, czy to jest no, w jakiś sposób z udziałem osób trzecich, no, że jest to dość prozaiczna, wydawałoby się, powiem brutalnie, historia, czyli jesteś w tym klubie takim trochę, nie wiem, jak Robert Małecki, który też pokazuje w swoich powieściach zaginięcia albo takie właśnie rzeczy, że my nie wiemy, czy ktoś zginął sam, czy ktoś mu pomógł. I to jest jeden element. Drugi element to jest taki, że który zauważyłem i trochę mnie to irytowało, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że zastanawiałem się w końcu, kiedy ta linia defensywy zacznie się rozsypywać, bo bardzo długo w twojej książce jest tak, że gdzie Iga nie pójdzie, to nie ma odpowiedzi. Tam w tym murze nie ma żadnego wyłomu przez bardzo długi czas. To może zaczynając od tego drugiego pytania, też nie chciałam, żeby
te rozwiązania przyszły zbyt szybko. Bardzo, bardzo szybko został wykluczony mąż, czyli jedna z tych najbliższych osób i drugi mężczyzna obecny w życiu Ewy Zielińskiej, ofiary. Później się okazywało, że może niekoniecznie te ich alibi są takie niepodważalne, ale to też się zmieniało, więc no, tutaj nie będziemy wiele zdradzać. Proszę jeszcze zostać w niepewności. My nie zdradzamy, my podsycamy. Nie, my podsycamy, tak, racja. Jesteśmy w tym dobrzy. Natomiast no, też nie chciałam, żeby to było takie właśnie łatwe i oczywiste i żeby od razu było widać jakiś taki bardzo mocny trop. To czasami jest bardzo fajne w kryminałach, ale moim zdaniem warto też nieraz powęszyć i tak wejść tylko kawałek po tych różnych nitkach i wracać do nich, a niekoniecznie oddalić się za jakąś jedną nicią i iść tam w nieskończoność, aż do momentu, kiedy zagadka zostanie rozwiązana. Ale faktycznie, to może być irytujące, to jest do przemyślenia, także dobrze, że mi powiedziałeś. A druga rzecz jest, czyli pierwsza, to jest taka właśnie związana z tą brutalnością życia, że w twojej książce bardzo dobrze widać, że to rzeczywistość jest taka brutalna, nieznośna, dołująca, nawet z tym smogiem, z tymi ludźmi, którzy śmierdzą w tramwaju, przepraszam, pachną nieładnie w tramwaju, z tą codziennością, która jest po prostu taka, że umorduje człowieka, nie zamorduje, a go umorduje i umęczy. Tak, jeszcze ten zespół napięcia przedmiesiączkowego i ta migrena, no straszne rzeczy. Ja sama nie lubię takiej niepotrzebnej brutalności w książkach. W książkach, w filmach, w rzeczywistości oczywiście też nie, ale mówimy teraz o fikcji. To są kryminały, więc oczywiście, że coś brutalnego się wydarzyło, ale wydaje mi się, ja nie mam takiej potrzeby przynajmniej, żeby opisywać to zbyt dokładnie. Nam wystarczy wiadomość, że ona zmarła i tutaj no, jeżeli ktoś lubi jakieś opisy sekcji, takie bardzo dokładne, u mnie też są, ale tylko fragmenty i służą czemu innemu. Jeżeli ktoś lubi opisy właśnie trupów, które no, wyglądają masakrycznie, no to jest sporo takich książek. Uważam, że zupełnie nie ma potrzeby opisywania tego. Dla mnie ważniejsza jest ta zagadka, jeżeli już mówimy o tych aspektach bardziej kryminalnych, bo oczywiście w samej książce chodzi też o coś innego, jakieś tam pokazanie większego problemu, o tym już rozmawialiśmy wcześniej, ale jeżeli chodzi o samą tą intrygę kryminalną, ciekawsze jest to, co jest właśnie nie takie pokazane wprost, tylko ta krążąca zagadka, te powracające cały czas pytania, co się wydarzyło, dlaczego tak się stało, jaka sekwencja zdarzeń mogła do tego doprowadzić, to mnie bardziej intryguje. To teraz pytanie pod włos, bo jeśli logicznie myślę, a mam nadzieję, że tak jest, to gdyby w 2015 roku nie zmieniła się władza, to nie byłoby twojej powieści na wielu poziomach. Nawet zagadki mogłoby nie być, bo sama wielokrotnie ustami swojej bohaterki przekonujesz, że zmiany polityczne, czyli także zmiany w polskim sądownictwie, nie doszłoby do tych zaniedbań, które doprowadziły do tego, że sprawą musi się zająć detektywka Iga, bo po prostu bardziej kompetentny prokurator po prostu doprowadziłby, już mówię po całym postępowaniu i sprawę do końca. Teraz to pytanie jest takie, czy żałuję, czy nie żałuję, że był strajk kobiet? To jest bardzo trudne pytanie. Gdyby się nie stało źle, to nie byłoby pożywki dla całej otoczki tej opowieści. Proszę Państwa, bardzo bym chciała, żebyśmy żyli w fajniejszej rzeczywistości i żebym ja nie miała tego pretekstu do napisania takiej książki. Wymyśliłabym coś innego, pomysłów miałam sporo, ale stało się tak, jak stało. No i faktycznie był taki moment, że ja już tak w takim czarnym, wisielczym niemal humorze sobie myślałam, że no coś jednak dobrego ten PiS zdziałał i Kościół w Polsce, no bo gdyby nie te ich straszne pomysły, no to nie byłoby tego tematu na książkę. Ale oczywiście oddałabym wszystko łącznie z tą nagrodą, gdyby możliwe było, żebyśmy jednak żyli w troszkę innym państwie. No ale to są takie właśnie życzenia tylko, nie jesteśmy niestety w stanie zmienić tej rzeczywistości. To trochę jak życzeniowe jest bycie
się osobą neutralną, to znaczy, nie wiem, bezpartyjną, bezpoglądową, działającą dla dobra społeczności. Pokazuje, że to się zawsze wiąże z jakimiś układami, ustępstwami, ukłonami. No, jest też ten wątek poruszony. To jest bardzo trudne, tym bardziej, że zwykle chodzi o cały szereg przeróżnych tych naszych opinii, przyzwyczajeń, wierzeń. I to nawet ze znajomymi jest często tak, że och, uwielbiamy się, bo tu i tu się zgadzamy i tak dobrze nam się o tym rozmawia. A to tymczasem jest jakiś tam wąski aspekt życia, gdzie no, ta osoba, z którą nam się tak fajnie rozmawiało, no, nas rozczarowuje albo robi coś, czego absolutnie nie możemy zaakceptować. Więc jeżeli to się zdarza na poziomie takim prywatnym, w gronie przyjaciół, bliskich, no to trudno się dziwić, żeby na takiej arenie publicznej było inaczej. Ja zresztą znam osoby, które teraz w ciągu tych ostatnich lat się bardzo kłóciły ze swoimi bliskimi właśnie i z rodziną, z żoną, z mężem i to chodziło właśnie i o jakieś kwestie polityczne na punkcie PiS albo przeciwników PiS, albo sprawy takie związane z COVID-em, które też bardzo podzieliły społeczeństwo. No to jest niesamowite, że aż tak potrafimy wpadać w tą taką wrogość, jeżeli ktoś inny za mocno obstaje przy swoich opiniach. No ale dzięki temu znowu Iga będzie miała pewnie jeszcze wiele pretekstów do tego, by pojawić się jako główna bohaterka na kartach, jak rozumiem, kolejnych opowieści o niej, bo to, co jest u ciebie ważne, do tego zmierzam, dlatego nie eksploruję intrygi kryminalnej, bo to sobie państwo przeczytacie. To jest to, co mnie zaskoczyło, to jest to, że w polskim kryminale jest bardzo dużo teraz, i ja to bardzo lubię, takich opowieści, wiesz, trzeciopokoleniowych, to znaczy dzisiaj wnukowie, prawnukowie odkrywają, co ich dziadowie i pradziadowie robili na danych ziemiach, w danym miejscu. Próbujemy się z tego rozliczać. Albo jest drugi nurt jakichś takich właśnie strasznie zagmatwanych zagadek sensacyjno-kryminalnych związanych z namiętnościami albo z wielkim skarbem. A u ciebie jest, tak powiedziałbym, szaro, gnuśnie, dobijająco. Próbowałem znaleźć jakieś takie promyczki nadziei w tych relacjach międzyludzkich. I okazuje się, że nawet jeżeli to są relacje przyjacielskie, relacje w pracy, to gdzie nie zajrzysz i gdzie nie podrapiesz, to się okazuje, że to jest albo jakaś maska, albo coś za tym stoi, albo my nie wszystko wiedzieliśmy, ale motywacje też są przyziemne. I to też jest smutne. No to jest bardzo smutne, ale jak sobie weźmiemy jakieś raporty policyjne, to właśnie no, większość zabójstw, czy tam jakichś innych czynów poważnych, niedozwolonych, no to są właśnie takie czyny spowodowane tym, o czym mówisz, czyli zazdrością, jakąś agresją. Bardzo często to są takie sytuacje, że ktoś kogoś skrzywdził, bo było za dużo alkoholu na imprezie, I wtedy puszczają nerwy i hamulce. Także bardzo często to nie jest tak, że mamy do czynienia ze śmiercią w wyniku jakiejś niesamowicie skomplikowanej intrygi, tylko są to takie codzienne sytuacje. A co do tego tej szarości, o której mówisz, tego brudu, no to tak, ja w książce bardzo lubię się w tym taplać i tak było przy pisaniu powieści, ale też jako czytelniczka mam takie preferencje. No, jestem wielką fanką powieści skandynawskiej i im mroczniej, im brudniej, czyli gdzieś tam Arnaldur Indridason na Islandii, tym bardziej mi się to podoba. To jest taki klimat sprzyjający kryminałowi, bo właśnie pod pretekstem tego, że opowiadamy historię, rozwiązujemy jakąś zagadkę kryminalną, właśnie możemy też opowiedzieć sporo o innych rzeczach, które no, a opowiadamy przeważnie o tym, co jest dla nas ważne. Dla mnie teraz był ważny temat krzywdzenia kobiet, odebrania im praw, ale również w kolejnych częściach mam zaplanowane, druga część już jest napisana, no i tam też poruszam takie sprawy, które są dla mnie w jakiś sposób bolesne, takie uwierające, bo nie wyobrażam sobie, żeby pisać tylko taką lekką zagadkę. To też jest bardzo fajne czasami, ale
ale ja właśnie wolę, jeżeli porusza się przy okazji jakieś takie mocne tematy. Jest jakaś szansa, żeby Iga, nie wiem, przynajmniej tramwajem od czasu do czasu przejeżdżała przez Ugorek, przez przystanek Tauron, przez przystanek Wieczysta, bo wiesz, bo siedzimy, świeci słońce, jest przyjemnie, myślę sobie o tym, że dzięki tobie mam ten skandynawski Ugorek teraz trochę. Wiesz, dobrze się czuję, odnajdując się w rzeczywistości, którą mam na co dzień, a którą ty pokazałaś mi przez okulary z filtrem powieści gatunkowej. Proszę, nie wiem, zobowiąż się, że nie wiem, w co drugiej powieści przejedzie przez Ugorek. Myślę, że możemy to załatwić specjalnie dla ciebie. Iga i Igor to jest taki duet, który... To wiadomo już, że ma potencjał. Trochę zdradziłaś, że Igor będzie rozwijany jako postać. Ile w ogóle pracując planujesz? Jak te pomysły, a pewnie jest ich wiele, bo książkę pisałaś kilka lat od momentu rozpoczęcia do końca, to tam 4-5 lat z tego, co słyszałem. Na ile w tym czasie pojawiło się pomysłów, których nie wykorzystałaś w tej powieści, a które wiesz, że to jest dobre do prozy? Rzeczywiście książkę pisałam 5 lat. To też nie tak, że siedziałam 12 godzin przy komputerze, bo wtedy by była szybciej napisana, ale były jeszcze inne rzeczy, były też opowiadania, więc to trwało. Poza tym przy pierwszej książce musiałam się jeszcze bardzo dużo nauczyć. I stąd właśnie też całe mnóstwo i scen, i pomysłów, które musiały wylecieć. Ale to nie jest dla mnie jakieś, to nie było dla mnie jakieś szokujące, bo w zasadzie na każdych warsztatach pisarskich, na każdych kursach powtarza się, że no... pisać, ale przede wszystkim wycinać. I ja jakoś wziąłam sobie to do serca. To jest bardzo ciężkie na początku, jak już każda kolejna strona napisana z wielkim trudem, jak ktoś dopiero zaczyna. I jak to później wyrzucić, jak to później włożyć do kosza. No, ciężko jest, ale warto się do tego przyzwyczaić. I faktycznie, no, trzeba jakoś też intuicyjnie chyba umieć podejmować takie decyzje, że no to może jest fajne, ale niekoniecznie do tej książki tego nie potrzebujemy. Dobrze jest sobie też mówić, zapytywać się co chwilę, czy ta scena na pewno jest potrzebna, jeżeli tak, to do czego, bo jeżeli nie jest potrzebna, a jest fajna, no to nie wystarczy. Jak piszesz teraz, to masz już takie coś, że wiesz, że to już jest język Agnieszki Gracy. Jak czytam nawet w prozie gatunkowej Ankę Kańtoch, to są takie elementy, że ja wiem, że to ona. Jak czytam Małeckiego, to on też ma jakieś fiksum dyrdum swoje. Jak czytam Chmielarza, to wiem, że on lubi odjechać w sensie pozytywnym, w sensie, że lubi wyzwania i że chce, żeby każda jego opowieść była trochę inna jednak. Szuka cały czas. Siembieda też od razu wiem. Ty już złapałaś swój język, bo rzeczywiście po pierwszej powieści nie mam porównania, ale mogę powiedzieć, że stworzyłaś taki świat, który ja, takie będą oczekiwania moje przy drugiej powieści, że wejdę w kolejny świat, ale już z tej perspektywy pierwszej powieści. Znaczy, że chcę do niego wrócić. Chcę wrócić do świata Igi i Igora. No tutaj to... Muszą się wydarzyć dwie rzeczy chyba. Po pierwsze właśnie umożliwienie tego powrotu czytelnikom, ale także mnie, żebym mogła to dobrze napisać. Więc tak, będzie otwarta furtka, żeby wpuścić czytelników do tego świata. Z drugiej strony, no warto sobie podnosić tą poprzeczkę i próbować też czegoś innego. I ja widzę, że bardzo często jakieś takie... A po co masz podnosić poprzeczkę, już masz najważniejszą nagrodę kryminalną w tym kraju? Uwaga! Za debiut literacki, książkowy. Faktycznie, zapomniałam. No. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Dobrze, że przypomniałaś. Okej, to nie będę się aż tak męczyć. Teraz ty już tylko odcinasz kupony. W zasadzie możesz 4-5 książek rocznie strzelać, bo to już nie ma znaczenia. No faktycznie, no. Poza tym zwykle nie dają dwa razy z rzędu tej nagrody, więc bez sensu. Ale jest coś takiego, że ja sama mam wielką frajdę, jeżeli uczę się czegoś nowego i wykorzystuję to. Na przykład... Trudno nie zauważyć, kryminał jest moim ulubionym gatunkiem, ale raz dostałam się na warsztaty prozatorskie i tam byli sami poeci oprócz mnie. I im się też bardzo spodobał mój tekst. Powiedzieli, że gdyby tam wyciąć niektóre frazy, to byłby wiersz, więc też się poczułam przez minutę poetką. To tak a propos właśnie języka, który ja lubię.
Ale po tych warsztatach poczułam się z kolei bardziej swobodna, jeżeli chodzi o język. On mi jakoś nie sprawiał trudności wcześniej, ale po tych akurat warsztatach z takimi ludźmi, to było na Górach Literatury zresztą, no, wspaniały festiwal, świetny konkurs, właśnie poczułam taką potrzebę spróbowania pisania troszkę inaczej, jeszcze swobodniej. Ale przecież ty bardzo swobodnie operujesz językiem, nie tylko polskim, co państwo słyszą, angielskim, francuskim, uczysz ludzi tych języków. No filolożką jesteś pełną gębą, z tego co wiem, jak sprawdziłem dziennikarsko, no więc jakby skąd obawy? No tak, ale to czego nie widać? Możesz Igę wysłać do Paryża i się dogada. O, widzisz, to też jest pomysł. Ale to czego nie widać, no to niestety, no, państwo widzą fragment tekstu, jakąś tam scenę, jakieś tam zdanie, jakiś tam wyraz, ale żeby one powstały, to jasne, pisze się dosyć łatwo, ale później ta liczba minut spędzonych nad zastanawianiem się, czy tak, czy może jednak inaczej, ile jeszcze przyciąć, jak to zmienić, żeby było łatwiej. A później jeszcze redakcja, gdzie się okazuje, że nagle tekst idealny ma całe mnóstwo powtórek słowa kawa, powiedzmy, no i trzeba teraz wszystko poprawiać, więc wcale nie jest tak fajnie i trzeba się jeszcze dużo nauczyć. Poza tym, no ja mam coś takiego, że rzadko jestem zadowolona z tego, co zrobiłam. Jestem zadowolona z napisania powieści, ale gdyby nie to, że już tam znajomi mnie popędzali, Aga, ale ty weź ułatw im wydanie tej książki i wyślij im ją, bo tak to, no, bo ja bym tak mogła siedzieć chyba w nieskończoność i jeszcze poprawiać, ja to bardzo lubię. Jestem bardzo dobrą pisarką, ale szufladową, tak? Była szuflada Szymborskiej, może być szuflada Gracy. Na całe szczęście nie ma szuflady Agnieszki, choć w tej szufladzie różne rzeczy pewnie jeszcze się chowają i czekają. Dobrze, to umówmy się tak na koniec, że jak będzie kolejna opowieść o Idze, to spotkamy się w dzielnicy, w której wydarzy się zbrodnia. Dobrze, jesteśmy umówieni. I obiecuję też, że będzie tramwaj jeżdżący koło Ugorka. Czyli w ten sposób ja w ramach swojego śledztwa, w ramach alfabetu dowiedziałem się i my wspólnie, że A, będzie kolejna powieść, B, że akcja będzie toczyła się w Krakowie. Akcja będzie się toczyła w Krakowie, ale tutaj małe zaskoczenie, będą też wypady poza Kraków. Także i to w bardzo ciekawe moim zdaniem miejscowości, ale na razie nie mogę zdradzać, bo nazwą tej miejscowości jest również tytuł, który jest bardzo taki dręczący trochę. To ja autorkę podręczę w takim razie już na osobności i państwu nie powiem. Agnieszko, taki drobiazg od alfabetu Wojtusika, kubeczek. Może sobie twoja główna bohaterka w biurze detektywistycznym z tego kubeczka kawę lać, bo słyszałem, że ekspert już kupili. A byłeś już w kryminale jako właśnie ofiarujący kubek? Nie byłem w ogóle nigdy w kryminale. A chciałbyś? No pewnie. Mówisz, masz. Dobra, państwo to słyszeli. Jeżeli nie pojawia się w najbliższych 5 kryminałach, będę Agnieszce wysyłał ten odcinek podcastu z tym fragmentem, no tak średnio raz dziennie, no a potem spotkamy się w sądzie. Nie, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Agnieszka Graca, Czarny Poniedziałek, wielkie dzięki. Ja również bardzo dziękuję. Nam tutaj się tak moim zdaniem bardzo miło rozmawiało, ale proszę państwa, Łukasz już wspominał, gdzie mieszka i się okazuje, że do bardzo niedawna mieszkaliśmy tuż obok siebie, byliśmy prawie że sąsiadami, także no, takie rzeczy się dzieją. To o tych sąsiedzkich historiach sobie jeszcze porozmawiamy, ale to już poza oficjalnym obiegiem alfabetu Wojtusika. O literaturze Łukasz Wojtusik. No proszę, Łukasz pojawi się w powieści kryminalnej z kubeczkiem. Kubeczek to jest jeden z gadżetów, który wręczam autorom, a mogę to robić dzięki wsparciu, jakie otrzymuję na patronite.pl. Kubeczek z logo alfabetu Wojtusika zmienia się co jakiś czas i jest jedną z nagród, które osoby, które mnie wspierają, mogą otrzymać ode mnie. Szczegóły tego, jak wspierać mój podcast, znajdziecie na patronite.pl/alfabet Wojtusika. Agnieszce, wielkie dzięki za rozmowę. Trzymam kciuki za kolejne przygody Igora i Igi. Powieść Czarny Poniedziałek opublikowało wydawnictwo Agora. A my słyszymy się po raz kolejny w 171. odcinku alfabetu Wojtusika już niebawem. I'm not the one.